miałem wielu trenerów i muszę powiedzieć, że zdecydowana mój top 3, top 2 nawet to jest Henryk Kasperczak. Kierownik, który przynosił premię w takiej saszetce, tak. Pamiętam masażysta, który akurat wypił jedno piwo za dużo i spał tak. Bo kierownik płacił kasę. Ja się budziłem w nocy, słuchajcie, spocony naprawdę i sobie myślę, jak mogło tak się stać. Tam parę sytuacji, jak Ronaldo rzekomo z nadwagą biegł z piłką, a Marcin Baszczyński z grymasem na twarzy nie mógł go dogonić. Do futraka wszedł jeden z największych rock'n'rollowców wśród piłkarzy, wśród byłych piłkarzy, jako generalnie wśród osobistości polskiego sportu, Radosław Majdan. Witam Cię, Radek, serdecznie. Dzień dobry, witam panowie. Radku, ja mam do Ciebie pytanie. Czy Ty kiedyś w ogóle zliczyłeś wszelkie profesje, jakimi się zajmowałeś poza piłką? Wiesz co, nie, ale kiedyś brałem udział w jakimś turnieju i speaker prowadzący imprezę przeczytał to, co robiłem w życiu, tak? I stwierdził na koniec, proszę Państwa, to ostatni człowiek renesansu, Radosław Majdan. Sporo tego było. Od polityki, poprzez, no wiadomo, tam zajętości piłkarskie, to oczywiste, Nietzsche, rock and roll. Perfumy. Produkcja perfum, czyli jakiś, powiedzmy, szeroko pojęty biznes. Różnego rodzaju programy, nawet tańc z gwiazdami, chociaż z tym tańcem jest średnio. Ale jeżeli chodzi o szatnię piłkarską, też to było takie chyba jedno z najbardziej osobliwych, kombinacji, jeżeli chodzi o twoje zawody. Mianowicie byłeś w jednym momencie chyba dyrektorem sportowym, kierownikiem drużyny i jeszcze czynnym bramkarzem. To są plotki? Nie. Byłem, jak byłem bramkarzem, to nie miałem funkcji. Dopiero już tak naprawdę ostatnie pół roku, jak już wiedziałem, że kończę karierę, to zostałem dyrektorem sportowym, ale był Tadziu Pfeiffer, więc tak naprawdę pomagałem mu. To Tadziu był numerem jeden, a ja tak jakby przystosowywałem się do tego, żeby po zakończeniu kariery być pracownikiem Polonii Warszawa. Bo rozmawiałem z prezesem, z Józefem Wojciechowskim, że dostałem propozycję. Na Wigilii Klubowej jakaś taka nominacja też była? Wiesz co, ale to na trenera. Mhm. Ale to była ciekawa, słuchajcie, historia, bo jak już zostałem dyrektorem sportowym, to wchodząc do biura, stwierdziłem, że to jednak nie jest moja energia. Każdy z nas ma jakieś zajęcie, które albo cię kręci, albo sam przed sobą mówisz, no fajnie, że jestem w klubie, w którym kończyłem karierę, znam tych ludzi, okej. Okay. Natomiast tak szczerze przed sobą odpowiadałem, kurde, jest coś w tym, że się nudzi, że to nie jest to, w czym się tak do końca odnajdujesz. I pewnego dnia zadzwonił do mnie Józef Wojciechowski, mówi, Radek, pojedź na lotnisko, bo przyjeżdża Theo Bos, niestety nieżyjący już, i Mark Van Hintum, czyli duet trenerów z Holandii. No ja ich odebrałem i cały dzień spędziliśmy razem, pokazywałem mi obiekty, rozmawialiśmy o zespole, stadion nasz Polonii, baza treningowa i właśnie to się skończyło kolacją. To nie była wigilijna, to była po prostu kolacja z trenerem, który był przedstawiony zespołowi i nagle podczas tej kolacji prezes do mnie mówi, Radek, bo tutaj Theo pyta się mnie, czy mógłbyś zostać trenerem bramkarzy w jego sztabie. Ja mówię, super. I powiem wam, że tak jakby myślałem o tym, sprowadzałem swoje myśli, bo była to zupełnie inna. To było przeciwieństwo dyrektora sportowego dla mnie, czyli energia z zespołem, mecze. Czułem się dalej jakby szatnia, tak naprawdę, boisko. Szatnia, tak, jakbym dalej grał w piłkę, oczywiście mając większą odpowiedzialność, bo też odnalazłem w sobie dużą przyjemność w byciu trenerem bramkarzy na zasadzie opieki nad nimi, mentalnej, w formie organizacji treningu, czyli tak naprawdę wiedziałem po minie, nie wiem, Michała czy Sebastiana, co czują, jak przeżywają, bo sam robiłem to ponad 20 lat, więc to jest olbrzymia wartość dodana. I myślę, że o ile trener piłkarski, który prowadzi drużynę, nie musi być zawodnikiem, tak jak Mourinho nigdy w piłkę nie grał, tak wydaje mi się, że trener bramkarzy nigdy nie może być dobrym trenerem, jeżeli wcześniej nie był po prostu bramkarzem. Ty uchodziłeś za jednego z najbardziej kolorowych ptaków na mapie piłkarskiej Polski, ale spotkałeś właśnie w Polonii równie kolorowego Józefa Wojciechowskiego. Czyli może dlatego się oryginała właśnie dogadywaliśmy się dobrze w naszym środowisku? Znaczy, Józef Wojciechowski był bardzo bezkompromisowy, bo to człowiek, który wydawał swoje pieniądze, naprawdę olbrzymie, na klub i chciał zrealizować po prostu jedno ze swoich marzeń, czyli zdobyć Mistrzostwo Polski. A że w biznesie wychodziło mu wszystko, to dochodziło to gdzieś, mam wrażenie, w jego mniemaniu, w jego filozofii ogarnięcia biznesu, czy jego czymś, czym się zajmuje, że nie ma prawa nie wyjść. I nagle okazuje się, że sport, że piłka nożna jest czymś zupełnie nieprzewidywalnym, niezależnie od inwestycji, jaką w to włożysz, ilu ludzi sprowadzić i tak dalej, jakiego masz trenera. Stąd też brakowało trochę cierpliwości, ale powiem wam, że z perspektywy czasu chyba dużą krzywdę temu projektowi robili tak zwani podpowiadacze. Czyli zawsze ktoś, kto siedział z boku i mówił, no ale Józef, zobacz, te chłopaki to cię robią, tylko tą kasę chcą zarabiać i tak naprawdę
im tylko zależy na pieniądzach, to w ogóle, wiesz, to nie jest zespół, który może gdzieś tam w przyszłości zdobyć mistrza. I miałem wrażenie, że sporo tego było i czasami prezes nie trzymał ciśnienia. Czasami słusznie, bo nie wszyscy trenerzy byli idealni. Wiecie, z trenerami też jest problem. Zatrudniasz trenera, wydając ci się, że to jest fachowiec, czy to jest odpowiednia osoba na to miejsce, ale później, kto się mówi, proza życia to weryfikuje. Stąd tak niełatwo jest znaleźć trenera do swojego projektu, więc też ci trenerzy się często zmieniali, chociaż mam wrażenie, że w innych klubach zmieniali się równie często, ale Józef Wojciechowski mówił na ofie, ten to nie, a tamten też nie, albo słynny cytat, kiedy przychodzi do niego dziennikarz i mówi, panie prezesie, może by pan kupił Irka Jelenia do siebie. A co prezes, panie redaktorze, Jeleni to mi w moim zespole. Ale ty często bywałeś u niego w gabinecie, on poważał twoje zdanie, bo wydaje się, że wy byliście w dobrych tak, relacjach. Tak, my byliśmy, wiesz co, generalnie było parę takich spotkań, kiedy byliśmy na forum zespołu i ja się odzywałem w imieniu drużyny i pewnego dnia na takim obiedzie prezes tak patrzy, mówi, Radek, dobrze, to mi się podoba, co mówisz. Ja widzę tutaj potencjał w tobie i być może mam na ciebie pomysł. Coś takiego, że generalnie ten pomysł gdzieś dojrzewał w jego głowie, ale ja też zawsze starałem się być szczery i taki naprawdę nie stawiający na pierwszym planie swój prywatny interes i być może Józef Wojciechowski to rozumiał, że ja naprawdę, że tak powiem, nie jestem osobą, która po trupach chce zrealizować swój plan. Dam wam przykład. Kiedyś jako bramkarz jeszcze grający, dzwoni do mnie prezes, mówi, Radek, mam dla ciebie propozycję, zostaniesz trenerem bramkarzy, ale jeszcze grający. A mieliśmy super trenera bramkarzy. Ja poszedłem do prezesa i mówię do niego, wie pan co, dla mnie to oczywiście, to jest super, bo mam, nie wiem, dwa etaty, czy inaczej, mam już bezpieczeństwo, bo jak skończę grać, zaraz zostanę, plan B i tak dalej, więc układam sobie już to życie po karierze, ale powiedziałem, wie pan co, ja na pana miejscu bym tego nie robił. To jest dobry trener, poza tym to nie są zdrowe i normalne relacje, kiedy ja jeszcze jestem zawodnikiem, a nagle już próbuję być trenerem, bo to jest takie trochę nadgrywanie i często nic dobrego z tego nie wynika. Mówię to dając przykład, że być może dlatego nasze relacje gdzieś tam się dobrze układały, a kiedyś jeszcze taka była historia, co być może też pomogło naszym relacjom, jak byliśmy, już byłem trenerem bramkarzy, byliśmy na zgrupowaniu w Marbei, no i prezes siedzi ze swoją świtą, ogląda tam mecze, wesoło, tam nagle patrzy, a tam ze 100 metrów wchodzą na trybunę jakieś dwie dziewczyny. Prezes patrzy, pewnie do Majdana idą. No i sobie oglądają mecz. No i te podchodzą dziewczyny coraz bliżej i nagle słyszą, że ktoś mówi po polsku i nagle pytają się prezesa, przepraszam, a nie wie pan, gdzie jest Radek Majdan? No i wtedy wesoło się zrobiło. Okazało się, że to była jakaś tam koleżanka kolegi, tak, no ale w każdym razie takie sytuacje humorystyczne. Henryk Kasperczak był twoim trenerem w Wiśle Kraków i to jest taka postać, o której się zawsze mówiło, że no ale żałujemy, że nie został selekcjonerem reprezentacji Polski. Tak. Czy ty też żałujesz i on miał na to papiery, czy jednak bazował na takim, powiedziałbym, dobrej relacji i interpersonalnych zdolnościach? Nie, miałem wielu trenerów i muszę powiedzieć, że zdecydowana mój top 3, top 2 nawet to jest Henryk Kasperczak. I iż to nie tylko, że ja ci powiem, że uważam, że to był błąd, ale chyba nawet Michał Listkiewicz się przyznał do tego w swojej biografii, że jednym z jego błędów jako prezesa PZPN-u jest brak nominacji dla Henryka Kasperczaka właśnie w tamtym okresie. Był też taki moment, że Bogusław Cupioł chyba nie zgodził się, żeby Henryk Kasperczak łączył dwie funkcje, trenera klubowego i reprezentacji, przynajmniej na początku. Natomiast wiesz co, cały szacunek do Henryka Kasperczaka wynikał z jego filozofii do futbolu i do nas jako do ludzi. To był facet, który nie podnosił głosu, a jednak miał olbrzymi respekt i szacunek. Umówmy się, w drużynie, która została złożona no, z dość mocnych charakterów, silnych i przede wszystkim piłkarskich osobowości, czy powiedzmy drużyny, która miała swój poziom. Bardzo imponowało nam jego uwagi w przerwie. To jest te 15 minut, kiedy mówi ci, co masz zrobić dobrze, co robisz źle. Bo czasami wchodzi ten trener do szatni i mówi tak, panowie, tak się w piłkę nie gra, musicie coś zrobić. Co wy w ogóle robicie? Panowie, zacznijcie grać. Dziękuję, zapraszam na drugą połowę. Czyli tak naprawdę zacznijmy grać. A u Henryka Kasperczaka zawsze były, panowie, brakuje tutaj, przesuwamy, tam jest z lewa strona u nich słabsza, więc dużo było takich dobrych komunikatów, ale też treningi, co też było super, jeżeli mieliśmy grać skrzydłami, jeżeli stawialiśmy na ofensywne granie, czy na tą grę piłką krakowską, tak zwaną, wymieniamy podania i gdzieś tam mierzymy rywala, to też robiliśmy to w treningu. To nie wynikało z niczego. My rzeczywiście robiliśmy treningi, gdzie aktywowaliśmy lewą, bądź też prawą stronę, czy cała gra nasza, kiedy Mirek Szymkowy, jako mózg drużyny, który w tej rotacji poruszając się zawsze nakręcał nas reakcję, to też to wszystko później wynikało, albo wcześniej, z treningu. Także myślę, że to jest jeden z większych błędów chyba w ogóle polskiej piłki, że ktoś taki
przy naszym deficycie, ja nie mówię, że trenerzy polscy są źli, ale uważam, że w reprezentacji różnie to bywało, że ktoś taki jak Henryk Kasperczak nie został selekcjonerem. Słuchajcie, ja pamiętam, jak pojechaliśmy do Tunezji na obóz z Wisłą, trenerem był Henryk Kasperczak, no to jak tylko wysiadł z samolotu, to tam Henry, on paszport, gdzie paszport, daj spokój, nie wygłupiaj się. Tam ktoś mówi, weź tam przybij pieczątkę trenerowi, wszyscy go całowali, ściskali, wiesz, przeszedł bocznym wejściem, w ogóle był uwielbiany. I my też go szanowaliśmy i to był po prostu dobry trener, super człowiek, naprawdę, nie dał sobie wejść na głowę, ale potrafił to wszystko wyważyć i zbalansować i to też myślę, że jego reakcja do pewnych naszych zachowań, tak, jak ktoś przychodził, nie wiem, w kolorowych włosach, w podarszych jeansach, to jemu to nie przeszkadzało, miałeś być zawodnikiem na treningu, angażować się i dawać siebie wszystko. Myślę, że też chyba tak mentalnie, jeżeli jesteś trenerem w Afryce, to już nic w stanie nie jest cię zaskoczyć, tak? Umówmy się, tam to dopiero są friki, jeżeli chodzi o modę, chociażby. Ale też w tamtych czasach jednak taktyka w piłce nożnej była na troszeczkę innym poziomie. Było mniejsze uszczegółowienie tego wszystkiego, co widzimy teraz i pod tym względem taktyki właśnie trener Kasperczak też wam imponował? Tak, znaczy, na pewno patrząc na to, co się dzieje teraz, dzisiaj w ogóle piłka nożna przeszła w taką mega strategiczną grę, wtedy mam wrażenie, było więcej miejsca na taką improwizację i kreację zawodników, tak? Jeżeli jeszcze masz ludzi, którzy potrafią grać w piłkę, no to w Ekstraklasie, pamiętam, my nie przegraliśmy przez półtora roku meczu. Natomiast w pucharach, no to wiadomo, mieliśmy też niełatwych przeciwników, ale nie, tak jak mówię, to wynikało z tej filozofii prowadzenia treningów, czyli mówię, że dużo było gier, dużo było sytuacji treningów i taktycznych, ale takich, które w dynamiczny sposób miały tam aktywować części boiska, które my chcemy tam, powiedzmy, zagospodarować, tak? Czyli tak jak powiedziałem, skrzydła, czyli Maciek Żurawski, który też gdzieś tam się w tym wszystkim odnalazł. Z drugiej strony, no co możesz powiedzieć Maćkowi Żurawskiemu? Maciek, weź piłkę, okiwać trzech i strzel bramkę. I Maciek to robił, więc tam wielkie taktyki nie trzeba było zrobić. Natomiast patrząc na to, jak dzisiaj wygląda futbol, bo też w pewnym momencie miałem wrażenie, że polska liga zaczęła być tak sztywna, dlatego, bo reakcja gry w defensywie zdecydowanie wyprzedza organizację gry w ofensywie, bo też brakowało trochę jakości. Łatwiej dzisiaj i łatwiej wtedy, czy zawsze, ustawić zespół, który się broni, który zagęszcza pole, który łatwiej się gdzieś tam bronić, zamyka przestrzenie, tak, a jeżeli chcesz dać przeciw temu zespół, no to już musisz mieć ludzi, którzy dużo biegają, ale też są bardzo mocno zaawansowani technicznie, no i mają ten tak zwany intelekt piłkarski, prawda? Ale powiedziałeś, że Henryk Kasperczyk jest twoim top 2, to kto jest tym drugim trenerem? Wiesz co, ja w reprezentacji bardzo szanowałem Jerzego Engela, to też był mówiłeś, trener, że to był który... błąd, że został zwolniony. Ja myślę, że tak. Nie tylko dlatego, że później Zbigniew Wujek mnie już nie powoływał, nie, żeby było jasne, ale zupełnie naturalnie. Ja myślę, że w ogóle my mieliśmy duże zderzenie wtedy, kiedy trenerem był Jerzy Engel, a później wtedy, kiedy reprezentację przejął Zbigniew Bonik, jeżeli chodzi o komunikację, jeżeli chodzi o omawianie rywala czy prowadzenie odprawy. To zupełnie jest inny styl. Natomiast dużą wartością Jerzego Engela to była psychologia. To było coś, że w ogóle wydaje mi się, że to jest bardzo inteligentny facet, który wie, jak dotrzeć do ludzi. Mówcą jest w ogóle fantastycznym oratorem, natomiast potrafił to wszystko obrócić w taki sposób, że ja do dzisiaj pamiętam rozmowę, kiedy powołał mi na mecz z Hiszpanią w Kartagenie, gdzie ta kadra się tworzyła. I wtedy był Kuba Wierzchowski i Grzesiek Szamotulski, a wiadomo było, że jeszcze jest Jurek Dudek i Adam Matysek, czyli ktoś z nas trzech dostanie jak szansę, żeby tam dołączyć. Żeby być trójką. I ja pamiętam, jak przed meczem właśnie w Hiszpanii, gdzie grał Guardiola, Raul, taki byk z tego, napastnik hiszpański, Urzais, pamiętacie? Tak. Luis Enrique, Hierro. I pamiętam, jak mnie wziął na rozmowę, Jerzy mówi, dzisiaj jesteś dla mnie numerem jeden, postawiłem na ciebie, wiem, że mnie nie zawiedziesz i wiesz. I ty nagle, dam radę. W ogóle, gdzie jest ta Hiszpania? Zdajcie mi. No i ten mecz później, generalnie przegraliśmy 0-3, ale wyszło okej. Że w jakimś sensie otworzył mi później drzwi do reprezentacji, że ja byłem tym trzecim, który dołączył do Jurka i Adama. Natomiast jeszcze było takich sytuacji, chociażby ten film, który pewnie słyszeliście o tym przed meczem z Norwegią, który decydował o awansie na Mistrzostwa Świata, który gdzieś tam był tworzony podobno wspólnie z psychologiem, który gdzieś tam miał nam pokazać i zdefiniować tak naprawdę historię Polski, nie tylko piłkarską, ale tam były czasy jeszcze wojny, taka historia powojenna. Cały przekrój takich różnych obrazków i podpierany właśnie takimi sukcesami.
piłkarskimi, że jak jesteś sportowcem, to aż ci się czasem, masz taką gęsią skórkę, jesteś, wiesz, taki naładowany i to też bardzo dobrze na nas, pamiętam, zadziałało, bo wtedy trener za dużo nie mówił. Mogę teraz ja wam zadam pytanie. Dobrze. Bo zawsze, jeżeli chodzi o gości, widziałem, że stoi na stole jakaś woda albo jakiś poczęstunek, a tutaj potraktowaliście mnie trochę tak, no nie powiem, nieuprzejmie, chyba ale... Chyba się poluzowało, wiesz, tak? Dlatego, że się znamy, tak mi się wydaje, bo ja też... Okay. Ale jesteśmy w stanie to załatwić chyba, tak? Tak, znaczy mi też zasło w gardle, więc... Bo mówię o tym, bo też chce mi się pić. No, proszę, proszę. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ktoś zamawiał przerwę. O, 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 komu zasło w garle? Najmłodszy przyniósł picie. Panowie, ale jakbym spotkał siebie z gimnazjum i ktoś by mi powiedział, że będę robił wywiad z Radkiem Majdanem i przyjdzie Cezary Pazura. Na chwilę. No ale ja się jeszcze bardziej cieszę, że dałem się zaprosić, naprawdę. I co? Głupio ci? Już zacząłeś nas wyzywać, głupio ci. Ale Radek chyba killer i myślę, Chłopaki nie płaczą, to były najczęściej puszczane filmy podczas waszych podróż piłkarskich. Tak, klasyka, tak. Chłopaki nie płaczą. I w ogóle kiedyś był taki czas na te komedie takie sensacyjne i to w tamtym okresie, pamiętam, że to był sztos. To był taki, miałem wrażenie, że to jest taka nowa fala kina, na zasadzie kina amerykańskiego, że cytujesz bohaterów, naśladujesz ich gesty, ruchy i tak dalej. Myślałem, wcześniej że tak będzie takiego zawsze. Nie było. Tak, że to był ten czas, który przyszedł i no dzisiaj są. Są ale takie. Przecież ilu kolegów piłkarzy zagrało u Olafa w filmach? W MC Kwadrach. Ale dziś u Kręcina zagrał też, nie? Tak. Dziś zorganizujmy środki. Tak. Tomek Iwan z fryteczkami chyba, pamiętam scenę. Tak. Ty nie miałeś epizodu? Mateusz Borek miał u Olafa Ferów na 7C Kwadrat na pewno. Tak. Radek miał wiele profesji w życiu, ale właśnie aktorem jeszcze nie było. Wiesz co, jak byłem w przedszkolu, wyobraźcie sobie, zagrałem w sztuce Meda z aktorką panią Wójcik, która oczywiście już nie żyje, bo to było bardzo dawno. Myślałem, że mówisz o Magdzie i trochę się Nie, myślałem, że o Januszu. Też nie, ale, to jest piłkarska szatnia. Ale naprawdę, słuchajcie. Janusza znałem. Ale naprawdę, to był mój taki, wiesz, z przedszkola mnie, pamiętam, zabierali na plany zdjęciowe i tak dalej, także to była moja... I później Meda, miałem już takie siedzisko. Meda, wiesz, to jest taki teatr telewizji w poniedziałki, który był. Ja wiem, tak, ale to jest klasyka. Tak. Pamiętam, że takie stroje mieliśmy jakieś poszarpane, to jest w ogóle gdzieś, nie no, jeszcze muszę sobie, słuchajcie, ale zobaczyć, czy to gdzieś jest. Tego, że się zajmujesz rozdawaniem darmowej wody, zresztą bardzo pysznej. Ja nie powiedziałem, że darmowej. A, okej, okay, to rachunek, że ja jestem gościem tych własnych. Stawiasz? Wiścia stawiasz? Tak, dobra, biorę to na siebie, ale można kartą, jakby co, tak? Tip damy w gotówce, to nie ma problemu. Ja się zastanawiam, czy ty kojarzysz tego delikwenta z boiska, czy na przykład byłeś kiedyś na meczu? Ja? Słuchaj, znaczy ja widziałem, jak Radek gra, to były mecze reprezentacyjne, ale wiesz, na piłkę nie chodziłem w Warszawie wtedy. A na rap, tak zwany? Właśnie my graliśmy razem. A jaka pozycja? Nie graliście rapu, tylko w rapu. Ja miałem... Gazekowy? Ja miałem... Słuchaj, na mnie kupowali bilety. To prawda. Nie, żartuję, ale wiesz, ale ten... No byłem też założycielem rapu, wiesz, i fundatorem. Ja zawsze mówiłem Strejlałowi, jak mnie... Polski założyciel rapu, dali mi, prosto z Bronxu. Dali mi numer 11, wiesz. I kiedyś mnie dziennikarz zapytał, a pan na jakiej gra pozycji? Ja mówię, no atak. Po 10 minutach atak astny. Ale i tak naprawdę prawy obrońca. Ale czyli tak schodziłeś coraz niżej, a tak później pomoc, ale to tam pomocy jeszcze nie, bo tam się tam trzeba biegać, tam to tam Milowicz biegał, tylko on biegał bez sensu, ale biegał. A wiesz, jak się mówi, że lepiej mądrze stać, niż głupio biegać. Tak, to jest to, tak, ja tu w rapie teraz chłopaki, wiesz, Piotrek Świerczewski jest grającym trenerem i czasami tam przemyca tą, wiesz. Ostatnio się chwalił, że jest jeszcze trenerem, właśnie, że prowadzi reprezentację artystów. Tak, i mówił, że zawsze grają bardzo dobrze, jeśli przeciwnik jest słaby. Nie, ale wiecie, co jest najlepsze, że zawsze się mówi tak, panowie, wolicie wersję mnie, bo on jest sami taki bezpośredni i bardzo ostry do zawodników, a czasami jest taki bardzo empatyczny, mówi, jak coś zrobisz, nie przejmuj się, z uśmiechem, po stracie, zaryzykuj, znowu strać, nic się nie stało, a na boisku, wiesz, jak to Piotrek, później żyły wychodzą i zawsze ja go później uspokajam, Piotr, kiedyś pamiętam, jak graliśmy, słuchajcie, jakiś mecz, i jakiś, bo to politycy się często dołączają z różnych tam opcji, ale kiedyś byli z jednej opcji, a nie, teraz są z jednej, kiedyś byli z różnych. I słuchajcie, jeden pan, chyba nawet jakiś biznesmen, grał u nas na prawej obronie, no i tam akcja lewą stroną, dośrodkowanie, koleś nie wrócił. Ale nie Mirosław Stasiak. Nie. I słuchaj, i ten facet nie wrócił po prostu, i nagle świr do niego powiedział, kurwa, co ty robisz, gdzie ty?
Piotrek, pan ma okulary, rodzina siedzi na trybunach, daj mu spokój! Pan ma okulary. Kurwa, niech wraca! Niech wraca! Ale to jest stygmatyzujące jakieś. Tak, tak. Zupełnie nie rozumiem. A wasze środowiska się często przenikały? Piłkarzy i aktorów? Tak, tak, tak. Powiem ci szczerze, że od jednego piłkarza dostałem kiedyś takiego klepańca, wiesz, po plecach, to się znalazłem pod stołem, wiesz? Od Kowala, wiesz? Od Kowala? Tak. Od Kowala dostałem. Szereg, ja ci lubię, jak mnie pierdzielną, to ja wpadłem pod stół, to nie zapomnę tego. No tam wielu kolegów znałem, wiesz, z piłkarzy. Mariusza Lewandowskiego to nawet w Dubaju odwiedzałem, jak jeszcze tam mieszkał, wiesz. Rezydentem można powiedzieć. Rezydentem. A ty byłeś taki piłkarski od zawsze? W sensie, że interesowałeś się piłką? Zawsze się. Mały Cezary Pazura? Się ja byłem, wy nie będziecie pamiętać, ale się znacie na piłce, nie? Zdania są podzielone. Hubert Kostka. No oczywiście. Legenda Garnowa. Ja miałem czarną koszulkę z jedynką. Czyli bramkarz, ja byłem bramkarzem. No, gdyby nie to, że ja nie rosłem, wiesz, i na te małe bramki do ręki. Jak graliśmy na boisku, ja byłem najlepszy. To. Wybraliśmy drużyny. I też w hokeja, nie? Też nie zamarzało. Ale się refleks był, dynamika. Ja byłem świetnym bramkarzem, łapałem wszystko, wiesz. Jak były pojedynki na karnę, to wybierali mnie pierwszego bramkarza, wiedzieli, że zawsze wyłapię. No i potem się zapisałem do MKS Stal Niewiadów, do trampkarzy. No i stanąłem na tej wielkiej bramce, wiesz, i piłki mnie mijały, wiesz, no musiały być blisko, no i trener mi zabrał tę koszulkę i kazał mi biegać, no i z tym miałem problem większy, wiesz. Ale ciekaw jestem, jak twoja pewność siebie, czy byś powiedział o sobie, że byłeś świetnym bramkarzem. Radosław Majda, byłeś świetnym bramkarzem, czy nie? To powiem radę, tak, ja byłem niewysoki, ale, natomiast... Ale nie użył słowa. Nie, no jak wiesz, ja byłem dynamiczny, jest to świetny bramkarz, to jest taki, ja to nie lubię, jak się ludzie chwalą. Ja mówię to o sobie. I generalnie dawałem radę, grałem w reprezentacji, więc mogło być lepiej, bo mogło być lepiej. Myślę, że trafiłem też na taki trochę niefortunny czas pogoni, gdzie nie było pensji dla trenera bramkarzy. Przez tam dwa lata czy tam rok musiałem rozgrzewać się gdzieś sam. Nie było prawa Bosmana, więc nie mogłem wyjechać do Anglii, kiedy tam była jakaś propozycja jako reprezentant młodzieżowy. Myślę, że jakbym się urodził 10 lat później z tym, co prezentowałem w tych czasach, myślę, że zrobiłbym na pewno większą karierę. Nie wiem, myślę, że grałbym w Anglii, w lidze angielskiej, czyli można powiedzieć, że w siebie wierzę wtedy. Nie, tak? Ja nie, myślę, że grałbym w lidze angielskiej. Bym się podpisał pod tą tezą, bo ty byłeś takim właśnie kocikiem. Dostaję tu na ucho, pomimo tego, że nie mam ucha podpiętego, ale jakbym miał, to by było łatwe, a tak to nie mam, że Cezary Pazura dotarł na swój przystanek podobno, tak? Bo to, tak, tak food truck mi... Bardzo było miło. Jak youtuber z youtuberem, tak? Dbajcie o orzeźwienie. Tak, dziękujemy. No, trzymaj się. Dziękujemy za wodę. To te zostawiamy, te możesz wziąć. Wezmę ze sobą jedną na drogę, bo widzisz tam. Na razie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo serdecznie. Jedziemy dalej. To jest dobry moment, żeby poruszyć te wątki zagraniczne chyba w twojej karierze, bo ty miałeś takie dość ciekawe kierunki. I właśnie czy spotkałeś głównie kolorowe postacie, jeżeli chodzi o prezesów, trenerów, co w Polsce? Może bardziej jest kolorowe? Co? Jeden w pałku, to mówiło się, że ma problem z prawem prezes, tam w końcu później to chyba się okazało, tak, że akurat jeżeli chodzi o ten kierunek, to tak. Słuchajcie, w Izraelu, jak grałem w Ashdod, prezesem to może, ale współwłaścicielem klubu był Chaim Revivo. Mhm. To był ten izraelski piłkarz. Tak, chyba, tak, słuchajcie, jeden z najlepszych, z jakimi grałem wspólnie w drużynie. Naprawdę to był super. I piłkarzem, i współwłaścicielem. I współwłaścicielem, tak, tak, tak. Zainwestował ze swoim kolegą. Już wie, skąd te inspiracje. Wiesz, zainwestował w klub, ale piłkarzem był świetnym. Natomiast bo mieszkałem w Turcji, w Grecji, w Izraelu. Mój wyjazd pierwszy był do Turcji, do Izmiru. I to był mój pierwszy rok i chyba najlepszy z tych wszystkich moich lat za granicą, a nie było ich dużo. Natomiast drużyna była fantastyczna. Kumple, oni, Turcy, którzy byli generalnie, no nie powiem, że pod wrażeniem, ale obserwowali na przykład, jak się ubieram. Mhm. Wiesz, nawet dochodziło do takich śmiesznych sytuacji, bo Turcy mówili po angielsku średnio, ja też, ale oni coś tam do siebie... Majdan, dobrze mówię po angielsku i tak nie powiedział tam trzy słowa, ale to było bardzo sympatyczne. I pamiętam, że na przykład pytali się mnie, co robię po treningu, bo jeżeli tam gdzieś, bo byłem wtedy sam, byłem bez rodziny, nie miałem, nie wiem, żony narzeczonej, więc też dbali o to, żeby gdzieś mnie ze sobą zabierać. Zresztą też Izmir to fajne miasto, prawda? Izmir to jest super miasto. Powiem wam, że w Turcji grałem 2 lata i dzisiaj na przykład patrząc na Turcję i słuchając kogoś, kto idzie jako wytransferowany zawodnik do Turcji, jak przypominam sobie miasta, to powiem wam, że jestem w stanie ocenić, czy będzie tam grał, czy nie. W zależności od presji, od miasta, które jest totalnie
mentalnie dla nas bardzo inne. No nie powiem, że zamknięte, ale Turcja jest takim krajem, że w środku jest Ankara. Wschodnia część Turcji, gdzie jest Diyarbakir, Rize, Trabzon. Byliśmy w Erzurum, wiesz, bardzo... widzieliśmy, jak to wygląda. Erzurum też jest. Ojej, to jest jedno z najcięższych miast, jakie widziałem. To prawda. Nawet nie wiem, czy w Erzurum nie dostałem czerwonej kartki kiedyś w meczu pucharowym. Chyba Erzurum. I słuchajcie, prawa strona to ja nie polecam, bo tam jest ten islam bardziej radykalny, tam się ciężko żyje. Lewa strona, gdzie jest Istanbul, Izmir i na dole Antalya, to jest w ogóle, no nie powiem, że Istanbul jest fantastycznym miastem, taki jak to zawsze Turcy mówią, kosmopolitan. Dla nich to jest dream town, to oni marzą o Istambule, tak? O klubach z Istambułu, żeby w nich zagrać i żeby mieszkać w Istambule, ale Izmir to jest byłe greckie miasto nad samym morzem, więc bardzo przyjemnie mi się tam mieszkało. Ludzie, taką mentalność też bardziej, że tak powiem, europejska, tak? I ten islam nie był tak zradykalizowany. Chyba najwięcej takich ciekawych historii, a nagle dostarczył ci pierwszy etap twojej kariery, czyli klub, który masz w sercu, na sercu, więc Pogoń Szczecin. Mamy tutaj wodę, a propos wody, słyszałem, że kiedyś mieliście ciekawy patent na zimną wodę w klubie, która no z racji tego, że się nie przelewało, była dosyć często leciała. No miesiąc, w styczniu nie mieliśmy przez miesiąc ciepłej wody, tak? I to było standard. I generalnie już później przestawaliśmy robić aferę, więc wchodziliśmy do sauny, która była rozgrzewana do czerwoności w zimie, gdzie były kiedyś trochę inne zimy, chociaż Szczecin może też taki był bardziej łagodniejszy. No i później pod tą zimną wodę. I jak jeździliśmy, mieliśmy zawsze też kierownika takiego, on był mistrzem, że tak powiem, ciętej riposty. Tak go nazywaliśmy i pojechaliśmy też na jakieś zgrupowanie w góry i właściciel przykręcał te kaloryfery i też zaczęło się robić zimno, a być może Pogoń też mu płaciła jakoś w ratach, więc nikt tam nie chciał zająć jakiegoś stanowiska, więc mówię, panie kierowniku, kurde, co jest, przecież jest zimno, na co kierownik, panowie, no ale jest zima. To musi być zimno. Czyli jak Kuba Rei, nie? Jakby to natomiast, wiecie co, to tamte czasy, te lata 90. to jest trochę tak jak Kuba Rei, to kierownik, który przynosił premię w takiej saszetce, tak, pamiętam masażysta, który akurat wypił jedno piwo za dużo i spał tak, bo kierownik płacił kasę, to było niewiarygodne. Naprawdę, czy autokary, czy nie no, jazda ze Szczecina autobusem czasami 8 godzin, jak jechaliśmy do Rzeszowa, to spędzaliśmy w autokarze. Do Kanady jechaliście, tak? To do Kanady szybciej się doleciało niż my na mecz wyjazdowy. No ale takie też były czasy, więc patrząc na to, co się dzisiaj dzieje, zaczynając od infrastruktury, poprzez trenerów mentalnych, myślę, nawet sami trenerzy bardzo już są na wyższym pułapie, jeżeli chodzi o świadomość. Wyobraźcie sobie, my kiedyś byliśmy w Malezji na obozie, też nie powiem nazwiska, bo to nie chodzi o to, żeby kogoś dojeżdżać, ale trener zabronił nam pić podczas treningu w Malezji, było wtedy chyba 38 stopni. Przecież myśleliśmy, że ktoś tego treningu nie przeżyje, tak? Masażysta już przerażony biegnie z wodą, a co trener? Maser, to nie bar, wypadł z tą wodą! I takie były, wiecie, takie były czasy, tak? I też powiem wam, czasami rozumiem błędy, które my popełnialiśmy, bo wtedy nie miał trochę nam kto młodych ludzi, nie wiem, zbriefować, podpowiedzieć. Tak naprawdę my byliśmy kowalami własnego losu, czy pewne nasze decyzje, dobre, złe, gdzieś tam szukaliśmy pewnych rozwiązań w tym wszystkim świecie, gdzie, no wiadomo, jest tam, wiąże się to z zainteresowaniem publiczności, zwiąże się to z dużą presją, z tym, że chcesz odnosić jak najlepsze wyniki. Ale też nawet same treningi też czasami były takie, że wydawało mi się, że ci trenerzy robili niektórym większą krzywdę niż rozwijali cię sportowo i tak dalej, jeżeli chodzi o natężenie, czy pamiętam kamizelki z takimi ciężarkami zakładaliśmy na twardym tym parkiecie, gdzieś tam skakaliśmy po 100 czy 200 skoków do piłki, no były to różne rzeczy, tak, ale kiedyś jak ja, słuchajcie, zacząłem trenować, to ja pamiętam, że miałem taką refleksję, że wtedy 33-letni piłkarz, to nie powiem, że to był wrak człowieka, ale to już był prawie, że oldboy, tam 34 lata jak ktoś grał, to każdy, stary, jak ty to robisz, to tak jak teraz Robert Lewandowski, ty jesteś jakimś harpaganem, a wiecie, ale to wszystko było przez ten trening, tak, że no, po prostu słaba kość pęka, to było takie motto wtedy trenerów. Jak jesteś w stanie to wytrzymać, to znaczy, że będziesz grał, ale będziesz grał teraz. Jak po 30 już to wszystko będzie, wiesz. A widzisz, to jest też ciekawe, bo Pogoń może być takim pięknym symbolem tego, jak się ta piłka zmieniła w Polsce. No bo jak sobie dziś rozmawiamy o Ekstraklasie i na przykład o tych pierwszych kolejkach tego sezonu, no to możemy być sold out ostatnio. Tak, i sold out na Pogoni i kompletna Legii w pierwszej kolejce, co się nie zdarzało. I generalnie możemy być tak nawet, powiedziałbym, troszkę dumni z tego. Oczywiście, co się ja wam powiem, ja nie jestem osobą, która narzeka na polską Ekstraklasę. Bo ja się tym pasjonuję, ja to oglądam i ja to rozumiem, bo ja też się wywodzę z tego środowiska i nie będę porównywał tego do Ligi Mistrzów czy do Ligi Angielskiej, bo to jest wyższy poziom. To tak jakbym porównywał polski film do filmów, które w Hollywood dostają Oscary, tak? Bo to jest top światowy. Natomiast bardzo z dużą przyjemnością patrzę to, co mówisz, co dzieje się w Pogoni, tak? Że jest właściciel. Bardzo się cieszę, że Darek Adamczyk i Sławek Rafałowicz pracują w klubie, są bardzo zaangażowani, jeżeli chodzi o transfery, czy Kuluris, czy Gamboa, czy ci wszyscy inni. To jest ich bardzo ciężka praca i bardzo często... Nowy stadion.
stadion, atmosfera, wiecie, a to, że kibice Pogoni są niezmanierowani, bo Pogoni nigdy nie była mistrzem Polski, to jest moje jedno z dwóch niespełnionych marzeń. Jeżeli mógłbym w swoim życiu cofnąć czas i dałbym mi ktoś możliwość, że zmieni to, co było, to chciałbym z Wisłą awansować do Champions League, a z Pogonią w tym sezonie za Sabrygo Begdasa zdobyć Mistrzostwo Polski. Nie udało mi się to i to była moja trauma. Jeszcze pamiętam, jak po tym niezrealizowanym mistrzostwie w Turcji wtedy wyjechałem. Ja się budziłem w nocy, słuchajcie, spocony naprawdę i sobie myślę, kurczę, jak mogło tak się stać. Zresztą po meczu z Panathinaikosem również długo to gdzieś było w moim sercu, że nie udało się. Jeszcze zawaliłem bramkę w dogrywce. Natomiast to się dzieje w polskiej lidze teraz. To naprawdę może dawać nam dużo radości i patrzeć z optymizmem. Słuchajcie, transfery. Dzisiaj już nie sprzedaje się piłkarzy tak jak kiedyś. Zobaczcie, to polskie kluby kupują ze szwedzkich, tak jak do Lecha obrońca Anderson z Djurgården, tak? Dzisiaj przychodzi Sonny Kittel do Rakowa, tak? Bardzo mi się podobał transfer Jeboacha za 1,5 bańki euro. Wewnętrzne transfery. Wewnętrzne, czyli cały czas to się dzieje, ale kluby się wzmacniają i wzmacniają się nie na zasadzie przyjeżdża wagon zawodników, tylko przyjeżdża 3-4, ale można powiedzieć, że to nasze warunki kozaków, tak? I te cztery kluby, co też, słuchajcie, jest dla mnie znamienne, to mecz o superpuchar między Rakowem a Legią. I te pierwsze 20 minut i intensywność, bo wydaje mi się, słuchajcie, sam to przeżyłem, że dużym zderzeniem polskich klubów w meczach pucharowych jest intensywność rywala. To znaczy, że nagle ty nie masz czasu na nic. Przyjmujesz piłkę, chcesz się odwrócić, a ty już jej nie masz. Albo masz wślizg, albo masz dwóch rywali, mijasz jednego i w polskiej lidze jest tam 10 metrów przestrzeni, a nagle ci przychodzi jeden i drugi na asekurację. I to była bardzo duża, oprócz oczywiście być może tam zaawansowania technicznego, ale zawężanie miejsca i zamykanie przestrzeni poprzez intensywność grania w kompakcie, to była ta istotna różnica. Oczywiście ta intensywność też słowo klucz. I teraz nasze kluby tak grają, te czołowe. Ta gra Pogoń, ta gra Lech, ta gra Legia i Raków. I myślę, że takie więcej mecze między nimi też im pomogą. Czy jak byłeś na Santiago Bernabeu wtedy, kiedy Wisła grała z Realem, to czułeś się, że to jest zupełnie inne tempo, zupełnie inna jakość piłkarska w porównaniu z tym, do czego przywykłeś? Wiesz co, bo to był ten Real tak, taki, wiesz. To był Real Galacticos. Wiesz, znaczy było tak, że pamiętam parę sytuacji, jak Ronaldo rzekomo z nadwagą biegł z piłką, a Marcin Waszczyński z grymasem na twarzy nie mógł go dogonić, a tamten tak, wiesz, no oni byli, to byli topowi piłkarze, to byli najlepsi piłkarze świata, więc jak Zidane na zamachy tam, wiesz, w tłumie, tam ten i nagle gdzieś Tomek Kłos takim dziwnym ślizgiem próbował mu to odebrać, no to, wiesz, no byliśmy na straconej pozycji, ale przed meczem nigdy o tym nie myślisz, wiesz, no grasz przeciwko najlepszemu teamowi świata, być może w historii to była drużyna, która została złożona jako pierwsza z najlepszych, tak jak kiedyś Dream Team w koszykówce w Stanach, tak, bo to był Dream Team i tutaj, wiesz, próbujesz walczyć, natomiast jak nas wzięli później do młyna, tak chyba od 20 czy 30 minuty, ja mam gdzieś, słuchajcie, nagrane swoje interwencje z tego, Hiszpańskie media cię najwyżej oceniły. Tak, słuchajcie, tam byłoby z 10-1, jakbyśmy, nawet chyba tam ktoś mówił, że no, to był mój, słuchajcie, chyba najlepszy mecz w Wiśle, bo sytuacje, które były, biorąc pod uwagę rywala, czyli jego jakość i moje interwencje, to jeżeli miałbym być nieskromny, to myślę, że wtedy naprawdę dałem radę bardzo, że to był mecz, gdzie proponuję obejrzeć Wisła Real, Real Wisła, dwa mecze u nas i tam, ale tam szczególnie tak do 15-20 minuty był spokój, nagle jak zaczęli z nami jechać, to mieliśmy tak zwany teleturniej z piłka. Ale też jest ciekawa ta kwestia, jak Real przyleciał do Krakowa, no bo to też był wtedy szał, ten stadion Wisły Kraków to był ten stary stadion i zakładam, że ty jako już wówczas, no jednak przyjaciel wielu znanych osobistości, to dostałeś kilka telefonów z prośbą o dobre bilety na loży. Tak, ale w takim stadionie nie masz problemu z odmówieniem, powiedzieć, czy ty widziałeś na stadion, czy tam chodzi 50 osób na trybuny VIP-a. Tam nie było jeszcze loży, to nie było tak, jak teraz jest w kulturze właśnie, że tak powiem, lifestyle'owej, pokazać się na meczu, czy celebryci lubią chodzić, bo są fajne loże VIP-ów, bo to jest miło, fajnie znaleźć się na spotkaniu, bo oprócz tego, że masz mecz piłkarski, to też jest spotkanie towarzyskie. Wtedy to był mecz piłkarski, bo nie za bardzo było miejsce, żeby sobie gdzieś tam prowadzić te dyskusje, więc jakiegoś takiego problemu nie było. Natomiast piłkarze Realu nie mogli się nadziwić, że to jest taki stadion. Tak. Była też taka sytuacja, jak my skończyliśmy trening, oni po nas zaczynali, i chyba Ronaldo z Roberto Carlosem sobie już tam przed tym odbijali piłkę, przed tą naszą niedużą ich szatnią. I Mirek Szymkowiak wychodził z szatni i Roberto Carlos tak do niego patrzy, pak, założył mu kanał, mówi, coś tam, wiesz. Więc było na wesoło, byli z dużym luzem podchodzili. No ale była to wielka drużyna, natomiast takie prawdziwe, to co sobie myślisz jako piłkarz, jadąc tam, to myślisz sobie, to jest wielki świat. Ale na zasadzie nie, że masz jakiś kompleks, tylko
myślisz sobie, że tak powinien wyglądać klub, tak powinien być zorganizowany, jeżeli chodzi o stadion, o ochronę. Pamiętam, jak my jechaliśmy autokarem i też się jakoś tak zdarzyło, że dziwnie wyjechali przed nami, więc byliśmy na straconej pozycji. Ale pamiętam taką scenę, słuchajcie, że bo wjazd na Santiago Bernabéu było normalnie z ulicy, gdzie był sklep. I nagle ochrona do tych najbliższych sklepów podeszła i wszystkich zamknęła w tych sklepach. Nikt nie mógł pojawić się na ulicy, nikt nie mógł wyjść, wszyscy byli w tych sklepach. Dopiero jak wjechał autobus Realu, ich wypuścili, natomiast później ten pisk, jak oni wyjeżdżali już swoimi furami, tam Morientes Ferrari, ktoś tam, wiesz, inny, i ten pisk, i ci kibice i tak dalej. I sam stadion Santiago Bernabéu jest po prostu fenomenalny, jest magiczny. Tak. Ta Wisła Henryka Kasperczaka i też Jerzego Engela, bo mówisz o tej Wiśle, która grała z panem Najkosem, to była jednak Wisła pełna ikonicznych postaci dla kibiców w Polsce. Które z tych postaci były najbardziej takie, powiedziałbym, wyraziste w twojej ocenie? Wiesz co, to jest tak, że każdy miał swój styl, bo wiadomo, Maciek Żelazki był królem wtedy, no, tak. Był świetnym piłkarzem. Tomek Frankowski, mówiliśmy do Tomka: Tomek, ty wyglądasz jak dziecko, jak ci obrońcy mają cię traktować poważnie? A to był morderca o twarzy dziecka, jak tak, Solskjaer, dosłownie, tak. Mega inteligentny człowiek, potrafił sobie znaleźć pozycję na boisku. I nigdy, słuchajcie, nie spodziewałem się, że Mirek Szymkowiak jest tak dobrym piłkarzem, dopóki nie trafiłem do Wisły. Czy Mauro Katoro, którego też uwielbiałem, jego łamaną polszczyznę, tak? Więc tam na każdy Kalucze był też, miał swój koloryt, wiesz. Tam była drużyna, która naprawdę, akurat jak ja byłem w Wiśle, to już Kamila Kostyckiego nie było. Bo później był Kamil, Kuba Błaszczykowski. Kuba Błaszczykowski, tak. Przed. Pamiętam obóz, kiedy przyjechał do nas młody chłopak, ktoś powiedział, że to jest rodzina Jurka Brzęczka. I nawet pamiętam, jak po meczu, bo to byliśmy na Cyprze wtedy na zgrupowaniu, jak po meczu spotkaliśmy się tam gdzieś na kawie czy gdzieś, mówimy: słuchajcie, dobry ten Kuba, kurde, naprawdę dobry chłopak. Że nie tak po byli... znajomości. Nie, powiem wam, że byliśmy dla niego pełni uznania, bo nie jest łatwo wchodzić do drużyny Wisły Kraków, tamtej Wisły, i grać tak, jak Kuba zagrał ten pierwszy mecz, taką, jaką miał postawy na boisku. Później przez całą karierę tylko wszystko to potwierdzał, że ma olbrzymi charakter, że jest niezłomny, że jest waleczny i tak dalej, z pana Tyniajkosem. Z złamaną kością w stopie. Tak, chyba w piątej minucie pękła mu kość i stopia właśnie grał do końca. Więc nawet, słuchajcie, Arek Głowacki, który był oazą spokoju, on taki był. Arek nie nadgrywał, nie próbował być showmanem. Był tak przekonywujący w tym, kim jest, że też mogłeś uznać, że jest twoim idolem, bo był super twardzielem takim, że ja nie chciałbym grać jako napastnik przeciwko Arkowi, i bardzo lubiłem grać z Arkiem, bo coś, co się czasami zamieniało, obracało się przeciwko niemu, szczególnie w reprezentacji, że Arek Głowacki nie kalkulował i nie grał alibi, to znaczy nie cofał się. Ja nigdy nie nienawidziłem obrońców, którzy cofając się wchodzą mi w pole karne, żeby nie iść w kontakt z napastnikiem, bo wtedy może zostać oszukany. Arek nie kalkulował. Ja wiedziałem, że jak mam go w obronie, to przynajmniej nie będzie mi zasłaniał piłki, a zawsze będzie robił pres na zawodnika z piłką, i to było dla mnie zawsze bardzo ważne. Natomiast był tak twardy i tak niezłomny, że no, on tak jak kłonił, no Tomek Kłos też, tak? Chociaż na treningach zawsze mówię: Tomek, nie graj w ataku, proszę cię. Tomek, dobra, przestań. I zawsze grał w ataku, ale mieszkaliśmy razem w pokoju. Kiedyś, wiesz, jako piłkarz ŁKS-u był współliderem klasyfikacji strzelców. Tak, no strzelił mi bramkę w tym sezonie, tak? No, tak, odbity od wolnego gdzieś, mówię: Tomek, rykoszet cię uratował, nie? Ale strzelił bardzo dobrze. I ta Wisła taka była. I powiem wam szczerze, też co było fajne, że my się szanowaliśmy, ale też się lubiliśmy, że sobie tam nie było jakichś takich zadrażnień, nie było jakichś, przynajmniej ja tego nie odczuwałem, jakiś taki, nie wiem, rywalizacji, albo ktoś chciał komuś coś udowodnić. Może dlatego, że i Henryk Kasperczak, i cała puenta naszego tam bycia w tym klubie znaczyło, że my musimy grać tylko i wyłącznie o zwycięstwo. Więc każdy wiedział, że możemy sobie pomóc. I powiem wam, taki mieliśmy trening wtorkowy na małej przestrzeni, gdzie masz blisko bramki, grasz tam 5-5 i jest rotacja składów. To w tym miejscu, kiedy się to kończył trening, nie było tam trawy. Tam była taka jazda, naprawdę. Oczywiście z poszanowaniem, nie było jakiejś fali, ale było to bardzo wysokie tempo i bardzo duża intensywność. Jakość piłkarska Wisła miała naprawdę niewiarygodną tam. No i Marcin Baszczyński jeszcze. Jakieś kompromitujące historie Marcinie zawsze w cenie. Nie, no to słyszeliście, że ksiądz Marcin przyjmuje od 18 do 20, bo kiedyś Marcin się tak ubrał, że stwierdziliśmy, że wygląda jak ksiądz. I powiem wam, szatnia i kreacja szatni jest niewiarygodna, że w ciągu 5 minut, jak Marcin poszedł do masażysty, czy w 10, stworzono konfesjonał mu ze schodkami, w ogóle z kartonu, szybko wieszak i ten jego płaszcz złożony, ktoś wsadził białą taką kartkę na zasadzie tego. I oczywiście koloratkę, tak, i kartkę, żeby ksiądz Marcin i tak dalej. Tak, i to było wesoło, no tam były takie różne. Jakieś chodziłem na jednym z teledysków z walizką, więc też kiedyś przychodzę i mam 3 walizki wielkie na swojej szafce położone i tak. Chyba nigdy w reprezentacji Polski nie było tyle artystów, kiedy w 2002 roku kadra poleciała do Korei, bo mam wrażenie, że ta kadra była pod tym względem wyjątkowa. Była. Wiecie co, my naprawdę, to było dopiero, wiesz, to było też coś, co stworzył Jerzy Engel, tak? Grupę ludzi, którzy naprawdę byli bardzo za sobą. Zobaczcie, jak niełatwo było trafić wtedy do reprezentacji, ale
doszło do takiej sytuacji, że nie pojechał na mistrzostwa. Przecież my mieliśmy już numery. Kamil Kosowski Tomek Iwan. I ja pamiętam, rozmawiałem wtedy z trenerem Młynarczykiem, który był wtedy trenerem bramkarzy. Notabene świetny gość, bardzo dobrze się dogadywaliśmy. Kat niewiarygodny, ale uwielbiałem z nim trenować. Naprawdę, uwielbiałem. Pozdrowienia dla Józka, super gość. I pamiętam, że powiedział mi, wiesz co, tam jeszcze do odstrzału było chyba dwóch kolejnych, tylko trener Engel ich uratował. To była presja, jak domyślam się, z PZPN-u, bo miało to być wstrząs dla nas, jako dla drużyny przed mistrzostwami. Okay. Trochę nas chyba dopadł ten taki czynnik na zasadzie, nie macie gdzieś 16 lat jako, wiesz, reprezentacji, nagle dopiąłeś swego i masz takie rozluźnienie. I nagle już trzeba było się zebrać. Ja nie powiem, że się na mistrzostwach nie zebraliśmy, bo po prostu też wszyscy chyba nie wiedzieliśmy. My mieliśmy naprawdę ciężki okres przygotowawczy do tego turnieju. Przygotowywaliśmy się naprawdę bardzo, bardzo solidnie i w Niemczech na zgrupowanie, a później jeszcze pojechaliśmy do Korei. Też chyba z 10 dni przed pierwszym meczem chyba pojechaliśmy, bo ja pamiętam, że przez pierwsze kilka dni, dwa treningi dziennie, dwie odprawy dziennie, bardzo, bardzo pracowaliśmy, może aż za bardzo pracowaliśmy na tym wszystkim, ale gdzieś te błędy po drodze były popełnione. Natomiast ta drużyna była naprawdę, ja stwierdzam, i nie chcąc tam obrażać późniejszych reprezentacji, że nie wiem, czy już później taka była. Może patrzę na to trochę tendencyjnie, bo ja byłem w tej drużynie, ale na zasadzie tych osobowości, o których mówiłeś, takiej piłkarskiej jakości, tego, jak załatwialiśmy swoje problemy, tego, że potrafiliśmy gdzieś tam wyjść razem, wtedy, kiedy trzeba było wyjść, tak? Bo czasami, nawet jeżeli ktoś się z tym nie zgodzi, to też dobrze działa na drużynie, kiedy robisz reset, ale trochę zaburzyło to właśnie niezabranie Tomka Iwana i Kamila Kosowskiego na mistrzostwa, bo nie wiem, czy to było tego warte, czy ten wstrząs był warty tego, żeby jednak nie zabierać. Wielu współcześnie grających piłkarzy z nostalgią wspomina tamte czasy i mówi, o, w tamtej szatni to bym chciał być, bo bym chciał zobaczyć, jak to wyglądało. Kto był największym kozakiem w tamtej szatni? Co tam było różnie, to zależy, co chciałeś załatwić, co chciałeś zrobić, w jakim byłeś otoczeniu i wiesz, z kim byłeś. Każdy z nas miał tam jakieś zadanie. Wiesz, dużo było zabawnych sytuacji z Tomkiem Hajto. To sprzedaż przezwisko Dziani i tak dalej, wiesz. No działo się. Generalnie Świerku i Tomek Iwan to byli zawsze nasi kaowcy. Wiesz, okay. Którzy, jak to się mówi, spali na gałęzi. My wszyscy po obiedzie, wiesz, a Piotrek z Tomkiem zawsze coś ogarniali. Wiesz, i tak więcej biegali, więc generalnie... Fajne czasy. Ja to bardzo naprawdę wspominam z dużą przyjemnością, że tą reprezentację, te mistrzostwa i te właśnie dwa lata. Jeżeli chodzi o reprezentację, też można się cofnąć troszkę w czasie do właśnie epoki Janusza Wójcika jako selekcjonera. Pamiętam też, że była taka historia w Pogoni Szczecin, kiedy ty nie chciałeś przedłużyć kontraktu i dostałeś telefon właśnie od ówczesnego selekcjonera. Tak, i to były takie czasy brutalne dla nas, dla sportowców. To było to, co wam powiedziałem, że gdyby 10 lat później gdzieś tam moją karierę przeciągnąć, gdybym się urodził 10 lat później, może było inaczej, bo wtedy kończył ci się kontrakt i jeżeli go nie przedłużyłeś z klubem, to klub odsyłał cię do rezerw. Nie było, że jesteś wolnym zawodnikiem. Prawo Bosmana dopiero było za kilka lat. Wtedy prawo było takie, że klub musiał cię sprzedać, nawet jak skończył ci się kontrakt. I ja pamiętam, że jako młody chłopak, miałem wtedy chyba 18 lat, nie podobało mi się to, że mam presję z klubu i chcą podpisać ze mną kontrakt za darmo. I to nawet nie chodzi o to, że byłem materialistą, czy chciałem zarabiać wielkie pieniądze. Po prostu uważam, że to jest nieuczciwe i że to jest nie fair dla mnie, jako dla młodego chłopaka. I zacząłem się tam trochę stawiać w klubie, tak, że to mi się nie podoba. No i mój dyrektor klubu zadzwonił do Janusza Wójcika, który tak mnie zjebał. Ale tak, żeby powiedział, słuchaj, rozmowa się skończyła, jak nie podpiszesz kontraktu, to ja ci nie będę podawał do reprezentacji, bo nie będziesz miał klubu. Albo będziesz tam gdzieś w rezerwach. Dzwonił do ciebie, słyszałem, że ci o coś takiego. Coś dokładnie, a zaczęło się od tego tekstu, widzisz, dobrze, już wspomniałem. Wiesz, to znaczy, że tak naprawdę nie chciałeś być frajerem. Chciałeś być, wiesz. No i dzisiaj, wiesz co, mieliśmy wiele takich sytuacji, że też się cieszę, że dzisiejsi piłkarze nie muszą mieć takich sytuacji, tak? Tych, nie wiem, pseudodyrektorów, menadżerów, czasami trenerów, czy właśnie takiej sytuacji, że załatwione to było za twoimi plecami, wiecie, to były lata wtedy jeszcze 89, czyli już tam zaraz komunizm obalany i wiecie, takie wyjazdy, to jest największą przyjemnością dla mnie, ja grałem w reprezentacji od 15 roku życia, 15, 16, 17, 18, 20, we wszystkich kategoriach, więc ja w liceum, jak wyjeżdżałem, słuchajcie, do takiej Malezji czy Singapuru, to ja później, pani mnie poprosiła, żebym poprowadził lekcję geografii i opowiedział, ja
45 minut opowiadałem, jaki jest Singapur, jak wygląda Kuala Lumpur i tak dalej. Szósteczka zgadza. Tak, ja uwielbiałem podróże i to mi zostało. To też z Małgosią dzielimy tą pasję, ale wtedy to było dla mnie mega fun, że mogę wyjeżdżać, mogę poznawać świat i ludzi i to naprawdę to było coś fantastycznego. I nagle jak dostajesz taki telefon i mówisz, i wiesz, i to bycie reprezentantem, ten hymn, to też jest coś takiego chyba, co jest bardzo przyjemne. Jakieś pamiętam nawet łzy mi chyba w oczach stanęły, jak w Szczecinie na Stadionie Pogoni hymn Polski i ja tu wychowany klubu, fakt, że to był mój ostatni mecz, ale jednak zdarzył mi się, ja zawsze chciałem zagrać w Szczecinie, więc to są takie dla nas sytuacje, które są bardzo refleksyjne i ktoś ci nagle chce, jako młodemu chłopakowi chce to wszystko odbierać, to zrobiłeś, dobra, mówię, poszedłem, podpisałem ten kontrakt, ale czułem się, wiecie, pokrzywdzony, tak? I nie podobało mi się to i wiadomo, no ale takie były czasy. Chciałem cię jeszcze zapytać o to twoje życie po życiu, bo wiemy, że jesteś wziętym ekspertem nie tylko Onetu i nie tylko ekspertem, może tak bym powiedział, bo też jesteś prowadzącym, masz swój program, jesteś gospodarzem, bywasz gościem i ciekaw jestem, co w tej pracy, no bo też przez lata współpracowaliśmy też razem w Canal Plus, jest najtrudniejsze. Bardzo trudno kiedy się przechodzi tak, z bycia piłkarzem. Wiesz co, jeżeli chodzi o eksperta, chyba najtrudniejsze jest komentowanie meczów. Mhm. Komentowanie meczów takie, żebyś kogoś nie zamęczał, mhm. żebyś trafił w punkt, żebyś mecz stworzył jako historię w miarę ciekawą. Mhm. Ważne jest, jaką masz chemię z prowadzącym, czyli swoim dziennikarzem, z którym współkomentujesz mecze. I żebyś gdzieś tam potrafił spuentować to, co się teraz dzieje, żeby przekazać tym, co się znają, ale też tym, co się średnio znają. Chociaż akurat Canal Plus, mam wrażenie, oglądają ludzie, którzy się na piłce bardzo dobrze znają. Telewizja premium dla widzów premium. Tak jest. Natomiast to, co robię w Onecie i w Przeglądzie, to jest to, co powiedziałeś, już bycie gospodarzem programu. To jest też nowe doświadczenie. To jest nowe doświadczenie. To jest, słuchaj, wyjście ze strefy komfortu w 100%. To jest coś, co powoduje, że siadając przez lata jako ekspert na pełnym luzie, mówisz sobie, opowiadasz, nagle zaczynasz się denerwować i pocić. Bo słyszysz odpowiedzialność za... Tak, bo masz tak, dokładnie. Bo wydawca ci mówi, za 10 minut wchodzisz i musisz zacząć, bo wiesz, też musisz wykreować tematy, musisz spowodować, że ta rozmowa będzie przebiegała w jakimś kierunku. Jeżeli ktoś też za długo gada, dostajesz, że się czas skończy, więc musisz jakoś grzecznie, niemniej jednak przerwać to. Wy to wiecie najlepiej, bo to robicie. Więc dla mnie, jako kogoś, kto nigdy tego nie robił, to jest coś, czego cały czas się tego uczę. To jest fajne wyzwanie. Mam z tego coraz więcej przyjemności. Już nie mam z tym związanego stresu, bo uważam, że to jest, nie przesadzajmy, stres to jest za poważne słowo, żebym się stresował pracą. Praca cały czas staram się, żeby to była moja przyjemność. I bardzo mi się podoba, jak zawsze Kamil Wolnicki mówi, baw się dobrze. A ja przed pierwszym Gender Classiker zwocony mówię, dzięki Kamil, na pewno się będę dobrze bawił. Jak się nazywam, przypomnij mi. Byłem zdenerwowany, to się troszeczkę później się rozludziłem, ale wydaje mi się, że to jest właśnie, luz jest bardzo potrzebny i też się staram zawsze przygotowywać, tak jakby robię wszystko, być może się nadaje bardziej lub nie, jest to sprawa taka, że wierzę w to, że zawsze doświadczenie czyni z nas coraz lepszym w dziedzinie, którą poznajemy, ale zawsze będę twierdził też, że przygotowanie, ta baza, ten fundament wiedzy, który musimy pozyskać na dany program, czy spotykając się z ludźmi w programie i rozmawiając o czymś, to też powoduje, że musisz to poświęcić czas. No to już nie będziemy słodzić Radkowi, bo mówiliśmy publicznie o tym wielokrotnie, że to był... Ostatnio Mateusz Święcicki w Misji Futbol powiedział, że żaden były piłkarz nie zrobiłby takiego entrée do programu, jak Radek wtedy poczynił, więc to też bardzo miło. Dziękuję, tym, to bardziej, że jak tacy dziennikarze mówią o człowieku miło, to średnio przyjmuję komplementy, ale to jest miłe, bo... No bo jednak generalnie jest coś takiego, że mówimy, że nie przejmujemy się tym, co o nas mówią ludzie, ale jednak jeżeli mówią to ludzie, którzy się znają na tym, ludzie, którzy coś osiągnęli w dziennikarstwie, to mówią to z serca, mówią prawdę i nie mają w tym żadnego drugiego dna, więc to jest miłe. Dziękuję. My dziękujemy. Tak, też za udział w Food Trucku. Jego zwoju na każdej niwie, w każdej profesji, którą chcesz rozwijać, nie wiem, które to dokładnie będą, ale... No, myślę, że aktorstwo stoi otwarte po dzisiejszym odcinku. Właśnie. Na razie jest dobrze mi w tym, gdzie jestem naprawdę w świecie i... Niech tak będzie. Niech tak będzie. Panu Radek, bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy.